Gościem Chełmskiej Biblioteki Publicznej jest dziś Grzegorz Kazdepkę. Witam serdecznie. Dzień dobry. Znany, lubiany, popularny autor książek dla dzieci. Właśnie tak przewrotnie chciałem zacząć. Chyba pisać dla dzieci jest trudniej niż pisać dla dorosłych. Trzeba mieć więcej fantazji, więcej wyobraźni i myślę, że trzeba się bardziej do pewnych rzeczy przygotowywać. Ale ja nie mam porównania, więc szczerze mówiąc nie wiem. Ja nie napisałem ani jednej książki tylko dla dorosłych, chociaż nie ukrywam, że pisząc książki dla dzieci zawsze myślę o dorosłych, bo jako ojciec kiedyś czytający swojemu synowi trafiałem nieraz na książki tak potwornie nudne, że zasypiałem przed moim synem. I wtedy sobie obiecałem, że jeżeli będę pisał książki dla dzieci, to takie, żeby zmęczony tatuś nie zasnął. Także pisząc książki dla dzieci bardziej myślę w tej chwili o dorosłych niż o dzieciach. I ta metoda dla Ciebie sprawdza. Jeżeli uda nam się, nam otworzyć książkę dla dzieci, napisać książkę, która dorosłych przyciąga, no to dziecko jest tym bardziej zadowolone. No bo znudzenie rodzica w naturalny sposób przelewa się na dziecko, któremu czytamy. Tak samo jak zainteresowanie rodzica w naturalny sposób zaraża dziecko taką fascynacją książką. Także pisząc książki dla dzieci, piszemy książki dla dorosłych. A takie książki tylko dla dorosłych nie napisałem rzeczywiście. Nawet nie wiem, czy bym umiał. Recepta na sukces wydaje się zatem być prosta. Trzeba po prostu dzieci traktować jak dorosłych. Poważnie. Na pewno poważnie, tak. Oczywiście wiadomo, że ja 45-latek, gdy piszę książkę dla 4-letniej dziewczynki, to mam pewne problemy z tym, ażeby wczuć w odczucia tak małego człowieka jeszcze innej płci. No ale to wtedy robimy research, tak? Czyli po prostu rozmawiamy z rodzicami tak dzieci, rozmawiamy z psychologami, rozmawiamy z tymi dziećmi i dopiero wtedy staramy się odważyć napisać pierwsze zdanie. Po napisaniu tekstu dla małych dzieci zazwyczaj jednak zanim je opublikujemy, zawsze, ja przynajmniej staram się teksty zawsze sprawdzić w boju, na poligonie przedszkolnym. Idę do zaprzyjaźnionego przedszkola. Mieszkam w Warszawie, jestem prostoczaninem, ale mieszkam w Warszawie. W Warszawie mam takie jedno zaprzyjaźnione przedszkole, które znosi moje wizyty. I tam czasami przychodzę i czytam fragmenty moich książek. Patrząc, jak sposób dzieci reagują na te fragmenty, czy są zrozumiałe, czy są niezrozumiałe. Dopiero po takich wizytach mam pewność, że książkę mogę oddać do wydawnictwa, albo że jeszcze muszę nad nią pracować. Mówią, ja też zrobiłem research, przygotowując się dzisiaj do spotkania, mówią o panu, że jest pan takim dziecięcym mrozem, że jest pan strasznie płodny, że pan pisze strasznie dużo. To chyba też świadczy o tym, że skoro jest zapotrzebowanie, a ja chcę pisać, to trafia to na podatny grunt. Głupio mi to przyznać, ale jestem potwornym leniem tak naprawdę, więc nie bardzo wiem dlaczego akurat, ale cieszę się, że taka akurat do mnie łatka przybyła. I chyba to wszystko wynika z tego, że ja piszę książki od 20 lat, i tych książek jest po prostu dużo rzeczywiście, biorąc pod uwagę też takie króciutkie teksty, które ukazują się jako pojedyncze książki, no to rzeczywiście można tych moich książek policzyć już pewnie kilkadziesiąt, takich grubszych jest pewnie ze 30, ale to jest też 20 lat mojej pracy. Z tym, że rzeczywiście jestem leniem, uważam, że lenistwo jest w ogóle ważne w życiu człowieka twórczego, bo gdy lenikujemy, nasze głowy odpoczywają, potem nam łatwiej pracować, fajniejsze się wymyśla historię, lubię lenistwo. Ale też nie pozwalam sobie na lenistwo zbyt długie, żeby głowa zamiast odpocząć nie sflaczała po prostu. Mam taką zasadę, że nie kładę się spać, jeżeli nie napiszę chociaż jednego zdania dziennie. Czasami, proszę uwierzyć, czasami to jest rzeczywiście tylko jedno zdanie dziennie, a czasami tych zdań jest trochę więcej. Jedno zdanie dziennie to wbrew pozorom całkiem dużo, ponieważ średniej wielkości książka dla małych dzieci w Polsce składa się podobno z 240 zdań. Ktoś to policzył, jakiś wariat, nie wiem kto. Statystyk. I jeżeli byśmy pisali tylko jedno zdanie dziennie, no to w ciągu roku można napisać półtorej książki. Symptomatyczne jest to, co pan mówi, bo jest pan już którymś autorem, z którym rozmawiam i każdy z nich przyznaje się do tego, że jest to leniem. Trzeba być leniem. Trzeba być leniem, ale to oczywiście trochę mówisz żartobliwie. Trzeba chyba łagodnie siebie traktować jako tworzywo też, które jest tworzywo to, z czego powstają nasze książki, z naszej głowy. Nasza głowa musi czasem po prostu odpocząć. Więc żeby pracować efektywnie, muszę rzeczywiście przeprowadzać takie okresy intensywnej pracy, okresami relaksu. Czas nas trochę goni, bo za moment rozpoczynamy spotkanie autorskie w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Młodzi, mali czytelnicy czekają, ale ja właśnie o te spotkania autorskie chciałbym zapytać, bo one też już obrosły pewnego rodzaju sławą. Mówi się bardzo dobrze, że one w pana wypadku to nie są spotkania banalne, nie wiem, ograniczające się do przeczytania fragmentów książek, tylko są to spotkania bardzo interaktywne i dzieci bardzo żywo reagują na tych spotkaniach, do których pan się też zresztą mocno przygotował. Ze względu na to, że ja już w domu nie mam dziecka, ponieważ mój syn Kasper, bohater moich pierwszych książek i taka największe źródło inspiracji, Kasper już wyrósł, ma lat 22, a ja polubiłem bardzo w ciągu tych 22 lat
pisanie na dzieci. Ze względu na to, że nie mam w domu już dziecka, jeżdżę na spotkania z dziećmi teraz tym chętniej. I rzeczywiście traktuję te spotkania jako jednocześnie możliwość poznania moich czytelników. Także ja z dziećmi bardzo dużo na spotkaniu rozmawiam i staram się je wciągnąć do rozmowy. I zachęcam je do tego, żeby zadawały pytania. W tych pytaniach czasami się kryją także ich fascynacje albo potrzeby czytelnicze. Te pytania są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Lubię te spotkania, ale staram się na przykład unikać wciąż korzystania z takich elektronicznych pomagaczy. Póki jeszcze jestem w stanie utrzymać uwagę dzieci tylko i wyłącznie przy pomocy gadaniny oraz książek, to rzeczywiście staram się tylko tak to robić. Bez wyświetlania żadnych filmów, bez posługiwania się gadżetami. Uważam, że w naszych czasach, w czasach elektroniki, taka bezpośrednia rozmowa ma ogromną wartość tak naprawdę. Spotkania są żywiołowe, bo dzieciaki są żywiołowe, ale też wiem, że czasami spotkania nie wychodzą tak dobrze jak inne. Czynniki są różne. Zbliżająca się burza, kiedy dzieci są naprawdę podminowane. Tak. Nie, one są po prostu zareagują wtedy jak pszczoły w ulu. Zaczynają być po prostu nieznośne. Sala gimnastyczna, warczące mikrofony. Czasami gorszy nastrój autora. Gdy jadę na spotkanie z dziećmi, to zawsze uważam, że jest moje święto, więc mam dobry nastrój, no ale czasami, wie pan, coś się zdarza takiego, że jest gorszy nastrój. Mam nadzieję, że większość spotkań jest dobrych i że tylko ja zauważam, kiedy spotkania są gorsze niż powinny być. I liczę na to, że dzisiaj tutaj w Chełmie będzie bombowo. U nas będzie idealnie. Dziękuję serdecznie za bardzo spotkanie, dziękuję za rozmowę. Na koniec życzę z jednej strony nieustającego źródła inspiracji, a z drugiej strony tego błogiego lenistwa, które jest potrzebne. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Grzegorz Kazdepka był moim i Państwa gościem. Wszystkiego dobrego.